Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będę mówił o czakrach, energii oraz o aurze oraz o tym, jak krążenie energii w naszym ciele wpływa na nasz ogólny dobrostan, na naszą kondycję psychofizyczną i na nasze zdrowie. Powiemy też, jak energia, którą mamy skumulowaną wewnątrz naszego ciała, przyciąga inne zdarzenia z przestrzeni oraz ludzi, którzy później stają się tymi, którzy nas otaczają. Niekoniecznie przyjaciółmi, niekoniecznie wrogami. Powiem też, co zrobić, aby wyzwolić się z tego łańcucha niekończących się uwarunkowań, czyli takiej reakcji łańcuchowej, która wydarza się w naszym życiu i której wszyscy podlegamy w mniejszym lub większym stopniu. Ja nazywam się Fredryk Rossakowski-Lloyd i kilka lat temu założyłem Akademię Nowoczesnej Refleksologii, która prowadzi kursy i szkolenia na terenie całego świata online i stacjonarne z zakresu szeroko pojętej bioenergoterapii, naturoterapii. Specjalizujemy się w metodach uciskowych. Ja cały czas podróżuję po świecie i zbieram różnego rodzaju mądrości, które potem, jeżeli się nadają, wdrażam do systemu szkoleń, ale uczymy też pracy z energią oraz pracy z dźwiękami. W zeszłym roku otworzyłem akademię, której zadaniem jest leczenie i wspomaganie leczenia dźwiękiem za pomocą kamertonów lub też grających mis, które właśnie pochodzą z tego okresu, gdzie w tej chwili mieszkam i gdzie się w tej chwili znajduję. Dzisiaj będę jednak mówił o energii, ponieważ jest to bardzo ważne w ogóle w pracy wszystkich naturoterapeutów, refleksologów, akupresurzystów, akupunkturzystów i innych ludzi, którzy nazywają siebie naturoterapeutami. Energia jest bardzo istotna. Zacznijmy może od czakr, bo wyjaśnienie, czym są czakry, jest bardzo istotne. Niektórzy korzystają z różnego rodzaju źródeł, na przykład z Google, gdzie osoby, które przeczytały jedną książkę, dają jakby popis swojej wiedzy i mówią o tym, czym są czakry. Czakry nie są żadnymi kulami, nie są centrami energetycznymi, nie są miejscami, gdzie jakby kumuluje się energia, tylko są to miejsca, w których przebiega energia. Jeżeli już kiedyś mówiłem o tym, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie na przykład kosmiczną czarną dziurę, która powstała na skutek zapadania się w siebie gwiazdy o ogromnej masie, to wtedy możemy sobie wyobrazić, jak ona działa. Czarna dziura działa w ten sposób, że wsysa wszystko, każdą energię, która do niej jakby trafia, prawda? Jest coś takiego, co się nazywa horyzontem zdarzeń, spoza którego nic nie może się wydostać i wszystko, co wleci w ten horyzont zdarzeń, musi wejść do czarnej dziury, czyli w pewnym momencie zjednoczyć się z nią, bo ona działa jak odkurzacz. Z drugiej strony fizycy twierdzą, że ma wylot taka czarna dziura i jest tak zwana białą dziurą, czyli jakby zupełnym przeciwieństwem tego, czym jest czarna dziura. Więc w jakimś innym wymiarze być może ujście tej czarnej dziury, czyli wszystkiego, co w nią wpada, wychodzi, prawda, z drugiej strony i być może powstają nowe twory. Tego nie wiemy, natomiast można do tego przyrównać właśnie czakrę. Czakra nie ma w naszym świecie i w naszym rozumieniu trzech wymiarów jakiejś wielkości. Nie możemy mówić o tym, że czakra ma ileś centymetrów, albo że jej działanie, jej energia znajduje się tutaj, a nie gdzie indziej, prawda? Czakra tak naprawdę i czakry w ogóle występują w każdej komórce naszego ciała. Tych komórek mamy miliony, składamy się z milionów komórek i każda komórka, jako że jest ożywiona i zachodzą w niej wszystkie procesy fizjologiczne, ma też energię, promieniuje tą energią i ma swoje czakry, prawda? Dzięki którym energia przez nie przechodzi. Komórki naszego ciała składają się z organeli i tam też są czakry, są takie miejsca, przez które właśnie to promieniowanie przechodzi. W zasadzie wszyscy jesteśmy pasmem energii, które jakby przejawia się
jako nasze ciało fizyczne, ale tak naprawdę jesteśmy zlepkiem atomów, które są ze sobą połączone, które drgają jak cała reszta przestrzeni i każda cząstka naszego organizmu posiada tą czakrę. Jeżeli mówimy o systemach, które mówią o czakrach w ogóle i o energetyce naszego ciała, to wyróżniamy różne systemy, na przykład kundalini, na przykład medycyna tybetańska ma swój system czakr, albo też medycyna hinduska lub też ajurwedyjska mają też swój system czakralny. Najbardziej znany jest system czakr 7, które przebiegają tutaj od naszego czubka głowy do naszego krocza. I ten system składa się z 7 głównych czakr, na które się oddziaływuje i w którym się wyrównuje energię. Te 7 czakr, patrząc od samego czubka głowy, to jest czakra korony, która emituje białe lub tęczowe światło. Niektórzy mówią fioletowe, takie bardzo delikatne, liliowe, fioletowe. Tu jest czakra korony. Następnie jest czakra trzeciego oka, która jest tutaj w centrum naszej głowy, tutaj na wysokości połączenia naszych brwi. Później mamy czakrę gardła, emitującą niebieskie światło. Ta czakra, bo nie wiem, czy powiedziałem, emituje takie habrowe indygo światło. Następnie mamy czakrę serca, która znajduje się tu, gdzie nasza grasica i ona emituje różowe lub zielone światło, najczęściej zielone, ponieważ ono jest powiązane jakby z taką miłością uniwersalną i mądrością, dojrzałością uniwersalną, dbałością o to, na przykład o ochronę środowiska, takie zupełnie ludzkie emocje, które są związane jednocześnie z uczuciem współczucia, miłości, dobroci i tak dalej. Natomiast czasami ta czakra emituje również różowe światło, które jest powiązane z jakby z naszą seksualną aktywnością, czyli emitujemy wtedy, kiedy ktoś nam się podoba, kiedy kogoś zaczynamy kochać w sposób nieplatoniczny, wtedy ona emituje różowe światło. Niżej, tam gdzie się nasze żebra tutaj łączą, tutaj w tym dołku znajduje się czakra splotu słonecznego, ona emituje takie ciepłe, żółte światło. W okolicach naszego pępka znajduje się czakra sakralna, emitująca światło pomarańczowe i pomiędzy naszym wzgórkiem łonowym a kością ogonową znajduje się czakra dolna, czyli czakra korzenia, która emituje czerwone, głębokie światło, prawda? Tak więc to jest system 7 czakr, o którym dzisiaj będziemy mówić i jak on powstaje? Przede wszystkim w naszym życiu płodowym, kiedy plemnik łączy się z komórką jajową, dochodzi do powstania nowej istoty. Wiele systemów tutaj azjatyckich mówi, że w tym właśnie momencie łączy się też ten rdzeń świadomości, niektórzy to nazywają duszą, ale myślę, że to nie jest do końca trafne określenie, więc wtedy ten strumień świadomości łączy się właśnie w chwili zapłodnienia, w tym samym momencie z tą komórką i wtedy ona zaczyna się dzielić, jest z jednej komórki robią się 2, z 2, 4, z 4, 8 i tak dalej, prawda? Aż potem wyodrębniają się poszczególne organy i tak dalej. I w tym momencie, kiedy jest to zapłodnienie, zaczyna pojawiać się też pierwsza jakby pierwszy mały kanał energetyczny, który potem przeradza się właśnie w kanał energetyczny główny. Zaraz do tego wrócę. I ten kanał w tym zarodku zaczyna się jakby cały czas poszerzać i wydłużać. Energia ojca biała idzie na samą górę tego zarodka, tego rozwijającego się zarodka, a energia matki czerwona idzie na sam dół. I one tam będą spoczywać do momentu śmierci. Są to dwie energie, które jakby trzymają, mogą być porównane do różnego rodzaju spinów, które trzymają i rozciągają ten kanał centralny. Później jak już się wykształci nasze ciało, trochę się chłodno robi, więc ja sobie tutaj założę mój kubraczek. Więc jeżeli się nasze ciało zaczyna już kształtować, rodzimy się, to wtedy ten kanał centralny jest już rozłożony tak jak do końca naszego życia, czyli ta jakby esencja ojca na samej górze znajduje się tutaj na czubku naszej głowy, a esencja matki tam, gdzie jest czakra korzenia, czyli pomiędzy wzgórkiem łonowym a kością ogonową, prawda? I potem w miarę rozwoju pojawiają się czakry, to znaczy te czakry są już potencjalnie w
odpowiednich miejscach, ale ich rozwój następuje w pewnym okresie naszego życia, o czym uczymy na szkoleniach i mówimy dokładnie kiedy co powstaje, prawda? Natomiast pierwsza jakby rozwija się czakra korzenia i w niej rozwijają się wszystkie cechy właściwe dla czakry korzenia i ona z wiekiem zaczyna emitować coraz mocniejsze czerwone światło. Jako druga rozwija się czakra sakralna i tak dalej, aż do samej góry, prawda? Czyli w pewnym momencie na tym kanale centralnym, który jest rozciągnięty, tak jak powiedziałem, od czubka głowy do tam kości ogonowej, powiedzmy, zaczynają pojawiać się takie właśnie centra, które pochłaniają energię, która jest potrzebna do naszego rozwoju, która jest potrzebna do naszego istnienia w ogóle. W tych czakrach rozwijają się też nasiona przyszłych zdarzeń, które mogą być aktywowane albo mogą być do końca nasionami. Nie zawsze wszystko, co znajduje się w tych czakrach, nie wszystkie te energie, które tam spoczywają, muszą zostać aktywowane. Dlatego nieraz mamy jakieś, na przykład robimy różne rzeczy albo mamy jakieś predyspozycje, ale one albo nie zdążą dojrzeć, albo po prostu nie napotkają podatnego gruntu i odpowiednich warunków, żeby się rozwinąć. Więc na przykład możemy w przypadku chorób czerwonych, o których mówiłem niedawno w grudniowych wykładach, w przypadku chorób czerwonych, czyli genetycznych albo tych wynikających z uwarunkowań rodzinnych albo reinkarnacyjnych, więc możemy mieć jakieś nasiona w tej czakrze jakby pierwotnej, czyli czakrze korzenia, prawda? Możemy mieć jakieś predyspozycje genetyczne albo innego rodzaju, które będą tam spoczywały. Ale jeżeli nie napotkają one na okoliczności sprzyjające, to one nie wykiełkują. I możemy na przykład mieć predyspozycje do jakiejś choroby albo do jakichś innych rzeczy, dobrych lub złych, i te nasiona mogą mnie wykiełkować, tym samym nie powstanie ta rzecz, jak, nie wiem, choroba, cecha albo inne rzeczy, które są będą dla nas jakby właściwe, prawda? Tak więc niektóre zalążki, to jest bardzo ważne, niektóre zalążki tych przyszłych zdarzeń mogą po prostu nie zakwitnąć. Żeby cokolwiek się wydarzyło w naszym organizmie, muszą zejść się odpowiednie warunki, które uaktywnią zaistnienie tej rzeczy, prawda? I na tym polega energetyka naszego ciała. Możemy na przykład mieć zalążki chorób, powiedzmy, endometriozy. Endometrioza będzie miała prawie zawsze przyczyny w naszym życiu płodowym, czyli w chorobach pomarańczowych, czyli wszystkich tych, które powstają, których przyczyny i nasiona, o których mówię, powstają od momentu poczęcia, czy od pierwszej sekundy poczęcia do momentu odcięcia pępowiny. To jest nasze życie w łonie matki i ono właśnie warunkuje to, co się będzie później zdarzało. I na przykład nasza matka może powiedzieć, że nie chciała nas nigdy mieć i na przykład chciała nas się pozbyć, nie była pewna tego, czy będzie dobrą matką. Wszystko jedno, jakie były jej motywy. I ten stres, który ona produkowała, wpływa na nasz rozwój, prawda? Ale później może się zdarzyć, że nasza matka poznaje właściwego partnera, powiedzmy, to jest zupełnie przykład wymyślony, i spędza całe szczęśliwe życie, kocha nas, przytula, jest nam dobrze. I te wszystkie energie, które jakby ona daje później, i nie wspomina o tym, że nas nie chciała, mogą nie sprzyjać wyrośnięciu różnego rodzaju chorób i na przykład endometrioza się nie pojawi, albo nie pojawią się na przykład mięśniaki na macicy, albo nie pojawią się jakieś inne zaburzenia psychologiczne, które doprowadzą do innego rodzaju chorób, prawda? Bo choroby pomarańczowe niekoniecznie muszą być ograniczone do tego pasma, gdzie występuje czakra sakralna, tylko mogą na przykład spowodować, no nie wiem, powiedzmy bóle głowy, jakieś napięcia, zaburzenia, nie wiem, hormonalne i tak dalej, prawda? W zależności od tego, gdzie ta energia później pójdzie i na co będzie
oddziaływała. Więc jeżeli nasi rodzice, nasza matka stworzy nam takie warunki, że nie będzie żadnych okoliczności, które spowodują powstanie dodatkowych, sprzyjających warunków, nigdy nie zachorujemy na tą właśnie chorobę, która by wynikała z tego. Te nasiona dalej tam będą. Ja to nazywam nasionami, no to są po prostu emocje, energie, które spoczywają w określonym miejscu, które mogą być aktywowane. Czasami może się zdarzyć jednak, że wydarzy się coś niewłaściwego. Powiedzmy, na przykład kobiety, które są w ciąży, które są tym dzieckiem, dorosną i są w ciąży, mogą przechodzić ten sam dylemat, prawda? I ten sam dylemat, te myśli, które będą przechodziły, mogą doprowadzić do rozwoju różnego rodzaju właśnie wtedy chorób, ponieważ wtedy powstaną właściwe okoliczności do rozwoju tamtych energii, które były uśpione przez te wszystkie lata, prawda? Więc jeżeli na przykład jakaś tam karma albo jakieś memy rodzinne spowodują, że przeżyjemy to samo zdarzenie, to być może stworzymy warunki, które uaktywnią te energie, które będą w naszym ciele. No i wtedy mogą się stać różne choroby. Możemy na przykład poronić, możemy dostać różnego rodzaju schorzeń i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład depresji. Bardzo często właśnie w takim przypadku, o którym powiedziałem, takim skutkiem uaktywnienia tych zaprzeszłych energii jest na przykład depresja poporodowa, są różnego rodzaju takie zaburzenia hormonalne i tak dalej, prawda? Hashimoto też jest bardzo często z tym powiązany. Tak więc w taki sposób to działa, prawda? Więc to jest energetyka naszych czakr i to się wydarza tam w środku, wewnątrz naszego kanału centralnego. Tak więc te czakry, one jakby wciągają tą energię z zewnątrz, wyrzucają energię z drugiej strony, czyli od strony pleców, fizycznie, prawda, jeżeli bym, bo to nie można ciała energetycznego przyrównać do naszego wymiaru, trójwymiaru, w którym odbieramy rzeczywistość, prawda, no ale dla lepszego zrozumienia można tak to powiedzieć, więc tutaj wpada energia, tam wypada energia, prawda, i oprócz tego rozchodzi się jeszcze po naszym całym ciele. Jeżeli chodzi o taką anatomię naszego ciała energetycznego, no to możemy powiedzieć, że mamy po środku kanał centralny, który się tutaj zaczyna na samym czubku głowy, kończy się, tak jak powiedziałem, pomiędzy kością ogonową a naszym wzgórkiem łonowym i ten koniec jest jakby taką, można by porównać do takiej zakręconej lekko fiolki, która się chyli ku kręgosłupowi, ku tej kości ogonowej. I tam właśnie spoczywa energia matki, która nie jest zależna ani nie wpływa na działanie czakr, prawda? To jest po prostu coś innego, ale chciałbym tu zaznaczyć, że to istnieje również. I teraz na poziomie czakr, czyli na poziomie tych głównych siedmiu miejsc, o których powiedziałem, następują rozgałęzienia, które potem się znowu rozgałęziają i jeszcze raz rozgałęziają na prawie, że w naszym rozumieniu nieskończenie cieniutkie kanaliki, które przez każdą komórkę przechodzą. I gdybyśmy na przykład spojrzeli na to ciało energetyczne w lustrze, to zobaczylibyśmy naszego awatara, który lśni i składa się właśnie z tak nieskończonej ilości kanalików, tak ogromnej może ilości, bo jest ona jednak skończona, że nie zobaczylibyśmy tych kanalików, tylko po prostu jakąś świetlistą powłokę, która przypominałaby do złudzenia nasze fizyczne ciało, które znamy z lustra, prawda? Więc tak to wygląda i krążenie prany następuje. Najpierw energia może wchodzić przez czakry, prawda? Może od czakr przemieszczać się w górę i w dół i później wchodzić w różnego rodzaju odgałęzienia i kanały, prawda? I również może wypływać z drugiej strony czakr. Może też energia wchodzić tutaj przez czakrę korony i rozchodzić się po naszym całym ciele, prawda? Tak więc są medytacje, które prowadzimy na bioenergoterapii albo na mindfulness szkoleniach, które uczą właśnie jakby napełniania się energią i które, dzięki którym na przykład jesteśmy zdrowi i dobrze się czujemy, prawda? Tak więc to jest bardzo istotne. Możemy też czyścić się z różnego rodzaju zaburzeń energetycznych, bo czasami te energie jakby niosą ze sobą różnego rodzaju zbędne, powiedzmy, jakieś przyczepy albo też jakieś emocje, których
nie chcielibyśmy, ale które jakby wchodzą do naszego ciała i one sobie tam są, prawda? Więc można też oczyścić się, najprościej robić medytację. Robimy takie medytacje, buddyści robią na przykład bardzo silną medytację, która się nazywa Dorje Sempa, czyli diamentowy umysł, i bioenergoterapeuci robią podobną medytację, która polega na tym, że napełniamy się energią białą, mówię teraz o bioenergoterapeutycznej, napełniamy się energią, która jest tutaj wszędzie obecna, tylko po prostu koncentrujemy się na tym, żeby ona do naszego wnętrza weszła, i wtedy przez wszystkie te zakończenia najpierw napełnia nasze całe ciało, a potem przez wszystkie pory skóry, przez wszystkie komórki naszego ciała wypływa, czyli mniej więcej tak to działa, jakbyśmy włożyli szlauf do gąbki, po pewnym czasie gąbka się napełni wodą i potem zacznie każdą porą i otworem tej gąbki wypływać. No i w rezultacie po takim czyszczeniu, jeżeli będziemy długo lać tą wodę, ta gąbka w końcu zostanie oczyszczona. Dokładnie tak samo to działa w naszym organizmie i w naszym organizmie energetycznym, prawda? Potem sobie wyobrażamy, prawda, że ta energia, która wypływa, łączy się z Matką Ziemią i tam jakby się unieszkodliwia, neutralizuje, a my w końcu jesteśmy czyści i pozbawieni tych negatywnych rzeczy i przyczepów. Tak więc te medytacje bardzo nam pomagają i w ten sposób można się wyzwolić z bardzo dużej ilości zanieczyszczeń energetycznych, chorób, różnego rodzaju przyczepów, złego oka, różnych klątw rodzinnych albo różnych takich mimicznych uwarunkowań, które potem wpływają na całe nasze ciało. Tak więc w ten sposób wygląda krążenie podstawowe i anatomia ciała energetycznego, i w ten sposób wyglądają czakry, i one w ten sposób się jakby rozmieszczają. Pamiętajcie, że te 7 głównych czakr to są czakry podstawowe, ale na przykład Tybetańczycy mają inny system czakralny i na przykład oni mają czakry. My też mamy te czakry, tylko oni je traktują jako główne, na przykład na podeszwach naszych stóp. Jest też system kundalini, który ma 9 czakr, niektóre systemy 12 czakr, prawda? Są też systemy 18-czakralne, które opisują czakry poza naszym ciałem fizycznym również, tak więc możecie się spotkać z bardzo różnymi i każdy system jest no taki prawdziwy, tylko że jeżeli oczyszczamy nasze ciało, to nie musimy jakby iść wyżej do czakr, na które w zasadzie nie mamy wpływu, ale są różne systemy czakr. Proszę pamiętać, że jeżeli na przykład wyrównujemy aurę w naszym ciele i możemy też oddziaływać na inne czakry, i na przykład każdy meridian, każdy punkt energetyczny na naszej stopie również jest czakrą, prawda? Każde zakończenie naszego palca, stopy, palców na stopie, pięty i tak dalej, wszystko ma tam zakończenia czakralne i możemy w ten sposób oddziaływać energetycznie. Na pewno się spotkaliście na szkoleniach, które prowadzę, gdzie mówię, że na przykład są linie energetyczne na stopie, trzeba przejechać w odpowiedni sposób palcem i na przykład wyciągnąć energię poprzez mały palec, bo tam jest właśnie ujście energetycznie, tam się znajduje punkt, który odprowadza energię. Również podobny punkt znajduje się na stopie, dlatego też takie wyciąganie energii poprzez stopy również oddziaływuje oczyszczająco. Można to też zrobić na rękach i tak dalej. Jeżeli ludzie się zajmują bioenergoterapią, czym bardziej są zaawansowani, tym bardziej zobaczą, że można oczyszczać za pomocą nie tylko tych czakr, ale również tych na stopie i na rękach, prawda? Dobrze, mamy już czakrę. Czym jest aura? Aura jest częścią naszego ciała eterycznego. Są różne systemy, które opisują w różny sposób nasze ciała. Natomiast są jakby eteryczne ciało składa się z 10 warstw, prawda? Ale tylko tak naprawdę na 4-5 pierwszych mamy jakikolwiek wpływ. Te dalsze warstwy ciała, te energie, które nas otaczają, są bardziej energiami społecznymi, bardziej przyczynowymi, karmicznymi i w końcu tymi, które jakby no są częścią nas, bo my jesteśmy częścią wszystkiego, ale które nie powodują ani zaburzeń w naszym zdrowiu, ani też nie mamy bezpośredniego wpływu na ich funkcjonowanie. One w zasadzie, można by powiedzieć, występują trochę w innych wymiarach, w których
czas i przestrzeń nie przebiegają tak, jak my sobie tutaj widzimy i wyobrażamy. Tak więc nie ma sensu się nimi zajmować. Natomiast te pierwsze trzy warstwy jakby ciała eterycznego są najbardziej ważne. W pierwszym i w drugim znajdują się ujścia właśnie energetyczne, czakry oraz na przykład linie energetyczne zwane meridianami, które zostały odkryte przez Chińczyków już tysiące lat temu. Na nich znajdują się różnego rodzaju punkty, dzięki których stymulacja prowadzi właśnie do przywrócenia homeostazy albo do wywołuje jakieś określone skutki w naszym ciele fizycznym, prawda? Więc możemy oddziaływać albo energetycznie na te punkty, albo cieplnie, albo też uciskowo, w zależności od metody. Tylko nie powinniśmy tych metod mieszać, ponieważ wtedy możemy doprowadzić do chaosu. Tak samo marmy, które zostały wynalezione w Indiach południowych też tysiące lat temu, to są punkty, które występują albo na ciele magnetycznym, fizycznym. Magnetyczne ciało to jest takie najbliższe naszych organów, które powoduje, że one są wyczuwalne przez różnego rodzaju maszyny. Na przykład jak robimy EKG, to wtedy wyczuwamy ciało magnetyczne, prawda? Natomiast eteryczne ciało jest wyczuwalne na przykład za pomocą temperatury, różnego rodzaju sensacji, które możemy w dłoniach czuć, na przykład mrowienie i tak dalej. Możemy ocenić, czy to jest pozytywne, czy negatywne promieniowanie, czy jest go za dużo, czy za mało i tak dalej. Dlatego też uczymy, możemy też radiestezyjnie wyczuć te promieniowanie, prawda? Tak więc to jest ta druga i trzecia warstwa, tam się znajdują meridiany cudowne, różnego rodzaju otwory czakralne, które możemy na przykład napełniać i różnego rodzaju energetyczne osłony i właśnie aura, która jakby zamyka nas i która powoduje, że jesteśmy jakby chronieni. Teraz tak, aura jest możliwa do zobaczenia. My prowadzimy bardzo fajne i skuteczne ćwiczenia i medytacje, które jakby umożliwiają nam widzenie aury. Taką najprostszą metodą początkową jest obserwacja zapalonej, naturalnej świecy, najlepiej z wosku pszczelego. Wtedy, jeżeli zapalamy tą świecę w odpowiednio naświetlonym, niedoświetlonym, można by powiedzieć, pomieszczeniu, nie może być całkowitej ciemności, nie może być jasno, wtedy na początku widzimy lunę koło płomienia, a później podczas medytacji, wpatrywania się w odpowiedni sposób zaczynamy widzieć różnego rodzaju kolory. Jeżeli dobrze ćwiczymy, to potem możemy ćwiczyć nad wodą. Mamy specjalne takie misy, które oświetlamy świecami i wpatrujemy się w wodę i ćwiczymy jakby koncentrację i widzenie aury. Można też robić nad kryształową albo szklaną kulą i wtedy te zdolności się jakby powiększają. Ja takie ćwiczenia robiłem sam wiele, wiele lat temu, około 30 lat temu, kiedy zaczynałem moją przygodę z bioenergoterapią. Chodziłem do refugium, to była szkoła psychotroniki, chyba pierwsza szkoła psychotroniki w Łodzi, która właśnie uczyła tych rzeczy, których ja teraz uczę. Mnie zajęło to kilka lat, ale później, jak już zacząłem widzieć aurę, to już nigdy tej zdolności nie straciłem i mogę po prostu patrzeć na osoby i widzę albo odczuwam kolor ich aur, widzę, gdzie mają zaburzenia i nie muszę się jakoś szczególnie skoncentrować, więc po prostu wiem, że jest to możliwe i moi uczniowie, którzy ćwiczą to na przykład już, powiedzmy niektórzy 2 lata, widzą różnego rodzaju właśnie zawirowania albo coś, co przyrównują do dymów albo do jakichś takich odbić, refleksów, które właśnie powodują, że mogą określić już nawet kolor aury i stan zdrowia danych pacjentów, których przyjmują, prawda? I teraz nasza aura zazwyczaj jest jakby taką bańką mydlaną, która jest jednak zbudowana z niezniszczalnej osłony. Nie da się tego fizycznie zniszczyć, ponieważ ona jakby wykracza poza fizyczne istnienie. Więc nasza aura otacza nas jakby przed różnego rodzaju wpływami, czynnikami z zewnątrz i wewnątrz, prawda? Aura może być osłabiona, możemy ją osłabić emocjami, możemy ją osłabić słowami, które na przykład ktoś do nas wypowiada i wtedy powstają tak zwane dziury w aurze.
chmurach, tak jak na przykład można by to przyrównać do dziur ozonowych, i wtedy powinniśmy wykonać specjalne masaże bioenergoterapeutyczne w celu wyrównania jakby tej aury i jakby naprawiania, załatania jej, prawda? Ponieważ jeżeli sobie wyobrazicie na przykład, chyba cała wioska wraca do domu, jak sobie wyobrazicie na przykład bańkę mydlaną, to widzicie, że tam są takie różnego rodzaju kolory, prawda? One się nigdy ze sobą nie mieszają, ale jakby idą jeden na drugim. Muszę na chwilkę zatrzymać. Musiałem na chwilę przerwać, ponieważ szła tutaj ekipa z głośnikami, słuchali bardzo głośno muzyki, więc nic byście nie słyszeli. Myślę, że teraz jest ten czas, kiedy ludzie wracają z pracy, przejeżdżają tu autobusy tam na górę i ludzie sobie schodzą tutaj do swoich domków. Dobrze, wracamy do tej bańki. Jeżeli chodzi o bańkę mydlaną, jak macie ją przed oczami, to zobaczycie, że tam te kolory właśnie się mieszają. I jeżeli chodzi o naszą aurę, to tak mniej więcej wygląda. Ona ma wiele też warstw, ale ta, na którą możemy oddziaływać, na którą wpływamy, znajduje się na granicy trzeciego i czwartego jakby poziomu tego ciała eterycznego. I to widzimy jako promieniowanie, to widzimy jako poświatę czasami i możemy na to wpływać, prawda? I teraz jeżeli na przykład energia w nas wchodzi, prawda, przechodzi przez nasze ciało, to jest to energia, powiedzmy, przezroczysta, bez żadnych cech. Ona nie ma żadnych właściwości i dopiero po zetknięciu się z naszą czakrą, kiedy trafia do naszego ciała i nabiera określonej wibracji, ostatnio o tym mówiłem, jak już nabierze określonej wibracji, to wtedy to wtedy zaczyna drgać w odpowiedni sposób i powstaje takie złudzenie związane z jej kolorem oraz złudzenie związane z jej jakby energetyką, emocją i tak dalej. Więc ta energia zaczyna też jej nadmiar wpływać do naszych różnych poziomów ciała eterycznego i tym samym jakby tworzy wchodzi na naszą jakby aurę główną i na niej właśnie dla osób, które widzą aurę, pojawiają się różnego rodzaju refleksy związane właśnie z jej wibracją, czyli z jej kolorami, prawda? I jeżeli na przykład pojawia się jakiś nadmiar kolorów, wtedy on jakby dominuje i może jakby określać naszą podatność na niektóre rzeczy, prawda? I tutaj zależy od różnego rodzaju emocji, które mamy jako dominujące. Jeżeli na przykład siedzimy i się czegoś boimy, jeżeli się ciągle czegoś obawiamy, to ta emocja ma bardzo niską wibrację. Wtedy będzie przyciągała jakby energię z przestrzeni, które będzie jakby wprowadzała w tą samą wibrację. Więc powiedzmy, że energia strachu w ten sposób wibruje, prawda? I tutaj będzie z jakiegoś powodu przychodziła podobna jakby emocja, prawda? Więc jak ona się z nią zetknie, to w końcu zacznie wibrować w ten sam sposób i jakby złączy się i nabierze jej cech, prawda? I wtedy nasza cała aura zaczyna nabierać danego koloru, tym samym wibracji, prawda? No i wtedy, jak już złapiemy kilka takich emocji, jak te emocje przyjdą z całej przestrzeni, jak się złączą z tą naszą dominującą emocją, czyli z obawą, to wtedy zacznie się taka reakcja łańcuchowa i wszystko zacznie wibrować w ten sam sposób. Zaczniemy się coraz bardziej bać, albo w końcu na przykład dostaniemy ataku paniki, nasze serce zacznie bić szybciej, pojawią się emocje znikąd, strachy znikąd i tak dalej, prawda? No i wtedy ta cała aura jakby nas osłania i ona wtedy dominuje całe nasze te pierwsze trzy poziomy ciała eterycznego i zaczynamy odczuwać tą wibrację. Jeżeli na przykład miłujemy cały świat i otwieramy się na cały świat, jesteśmy spokojni, prawda, to te energie przyciągają też inne, prawda, i możemy na przykład zrobić, nie wiem, jeżeli byśmy byli takimi osobami, jeżeli mamy w środku, w naszych emocjach, w naszej głowie samą jasność, to nawet jak zrobimy coś, co jest
nieakceptowalne, albo ktoś uważa to za coś niewłaściwego, ale naszą intencją będzie jakby pomaganie, to my wtedy nie wprowadzimy żadnej negatywnej wibracji do naszego ciała. Wtedy nasza aura będzie świetlista, będzie biała, być może nawet złota, będzie miała wysokie wibracje, wysokie kolory i będzie właśnie przyciągała różne energie. I te energie będą powodowały powstawanie określonych warunków w naszym ciele. No i oczywiście będziemy się w związku z tym czuć tak, jak zdrowie, energie pasujące do tych właśnie głównych jakby emocji. Jeżeli chodzi, bo tu jest też czasami nieporozumienie o kolory czakr. Kolor główny czakry jest to kolor główny czakry jest właśnie przypisany do określonej wibracji i nigdy się nie zmienia. Więc jeżeli mamy czakrę trzeciego oka, to ona będzie promieniowała indygo. Ja to nazywam kolorem chabrowym, bo tak to widzę jako piękne chabry, prawda? Więc ta czakra zawsze ma ten kolor. Jeżeli chodzi o naszą aurę urodzeniową, to też mamy określone predyspozycje i określony kolor, który jest jakby wolno zmienny, ja tak bym to nazwał. Ponieważ na przykład możemy urodzić się i naszym kolorem aury ogólnej będzie kolor zielony i on w zasadzie będzie nam towarzyszył całe życie. Ale jeżeli będziemy robić coś bardzo złego albo jeżeli będziemy się ciągle rozwijać i robić dobre rzeczy, ten kolor aury główny naszego życia związany z naszą główną energią, naszym jestestwem, może się zmienić, może spaść w dół albo iść w górę, prawda? Tak więc on się może zmienić, ale są to na przykład lata praktyki. Jeżeli ktoś ma na przykład czakrę niebieską, to przez lata praktyki robienia różnego rodzaju medytacji i tak dalej, może tą aurę wznieść na poziomy powiedzmy świetlistej, fioletowej i tak dalej, prawda? Albo nawet złotej, prawda? Tylko to są lata praktyki, trzeba się starać. Albo też jak na przykład taki człowiek z niebieską aurą zacznie na przykład pracować jako rzeźnik, powiedzmy, zacznie ciągle zabijać zwierzęta, jeszcze lubić swoją pracę, no to wtedy te wibracje, prawda, spadną. Jeżeli się zacznie bać na sam koniec życia, no to mogą jego wibracje też spaść. Tylko to nie będzie się działo w przeciągu, nie wiem, miesiąca czy dwóch, na to trzeba sobie zapracować, prawda? I ta jakby główna aura jest związana z tym, co powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, z tym naszym jestestwem, z tym strumieniem świadomości, który się łączy z komórką jajową i plemnikiem w momencie ich połączenia. I to jest jakby taka główna nasza cecha, prawda? To, co się odradza. Natomiast aura widoczna bo ta aura, o której mówiłem, jest wyczuwalna przez osoby w tym specjalizujące się. Mogą to być też jasnowidzowie i mogą to być osoby zajmujące się na przykład radiestezją, które potrafią odczytać kolor aury właśnie z ogólnych takich wibracji, jakby łączą się z tym centrum świadomości, prawda, głównym tym rdzeniem i wtedy on jakby promieniuje w określony sposób. Natomiast jest też aura, o której najczęściej się pisze i czyta w internetach, o której mówią ludzie, ta aura, która się zmienia, więc aura, o której mówiłem przed chwilą, wcześniej niż przed tą główną, mówiłem, że na przykład jakaś emocja może przyciągnąć drugą emocję odpowiednich ludzi i tak dalej, prawda? Jeżeli się bardzo zdenerwujemy, albo jeżeli będziemy na przykład źli, smutni, rozpłakani, roztrzęsieni, zadowoleni i tak dalej, to przyciąga poszczególne emocje i z czakr jakby wydobywa się więcej do tego ciała eterycznego emocji, wibracji i kolorów, potem one jakby wprowadzają w drgania naszą jakby aurę, która nas osłania, przyciągają się różnego rodzaju energie i powoduje to, że nasza aura nabiera określonej właściwości. I ta aura może się zmieniać z godziny na godzinę. Możemy na przykład wpaść w jakąś panikę, możemy wpaść w jakieś strachy i tak dalej i na przykład nasza aura wtedy będzie miała określoną wibrację, ale jeżeli na przykład pójdziemy do jakiegoś specjalisty, do osoby, która potrafi nam pomóc, to w przeciągu, nie wiem, 10 minut za pomocą różnego rodzaju metod oddechowych będziemy potrafili wzbić się
na poziom wyższy i przyciągnąć inne emocje, prawda? Tak więc ta aura może się zmieniać i zależy zupełnie od tego, co odczuwamy w danej chwili, prawda? Osoby na przykład z borderline mogą mieć, to akurat pracowałem z takimi osobami, obserwowałem, to było niezwykłe dla mnie na początku, potrafią mieć kolory aury tak, jakby po prostu ktoś pstrykał światłem, potrafią się zmieniać, naprawdę potrafimy patrzeć na taką osobę i nagle widzimy jakąś czerwoną wibrację otaczającą całą postać, czerwony kolor i za, nie wiem, 5 minut widzimy nagle niebieskie, zielone smugi i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że te dwie aury, ta aura główna związana z naszą podświadomością, z rdzeniem tego, co się odradza, ma jednolity kolor i ona ma taką wibrację, która jakby przyciąga główne rzeczy karmiczne i powoduje, że wchodzimy w jakieś tam zależności z innymi ludźmi. Ona się może zmienić, ale bardzo wolno, a aura, która nas otacza, aura, która jest związana z naszymi emocjami, ona się bardzo często może zmieniać. I teraz tak, jeżeli chodzi o wpływ na nasze zdrowie, to ta główna aura związana z rdzeniem, ona będzie przyciągała karmicznie poszczególne jakby zdarzenia, czyli na przykład będziemy mieć predyspozycję, poczekajcie chwilkę, bo tutaj ktoś bardzo, bardzo mówi. Jeżeli chodzi o takie predyspozycje karmiczne, to na przykład będziemy wpadali w jakieś określone środowiska, poznawali jakieś określone ludzi o jakichś określonych cechach charakterologicznych, no i oni będą jakby dla nas właściwi. Są osoby, które na przykład, no nie wiem, jakkolwiek by ich życie się nie potoczyło, to i tak wpadną w te same tarapaty, prawda? I to powoduje właśnie ta główna aura. Natomiast ta aura, która nas otacza, która jest ciągle zmienna, powoduje i może powodować zmiany w naszym zdrowiu. Więc jeżeli ciągle jesteśmy na przykład zalęknieni i tak dalej, możemy dostać na przykład zawału serca, prawda? Jeżeli ciągle jesteśmy źli i tak dalej, możemy dostać jakichś chorób związanych z krążeniem, ściśnieniem, no i z przeróżnymi innymi organami możemy sobie uszkodzić stresem, prawda? W ogóle każdy organ, prawda? Tak więc tak się to dzieje. Jeżeli idziemy do naturoterapeuty, to może on nam pomóc wprowadzić w odpowiednie wibracje tą aurę właśnie zmienną i dzięki temu możemy na przykład wyciszyć się i nie powodować przyczyn powstających ciągle nowych chorób, prawda? Więc jeżeli nas ciągle boli głowa, bo jesteśmy ciągle spięci, mamy jakieś problemy, no to wtedy jeżeli pójdziemy do bioterapeuty, który pomoże nam jakby wyrównać i wprowadzić na inne wibracje naszą aurę, no to wtedy ta głowa nas przestanie boleć, prawda? Albo jeżeli ciągle się stresujemy i denerwujemy i zaburzamy na przykład czakrę splotu słonecznego i tam pojawia się bardzo dużo wyrzutów z tego splotu słonecznego do naszej aury, no to wtedy, jeżeli obniżymy wibracje właśnie w splocie słonecznym, no to przestanie nas boleć brzuch, przestaniemy mieć na przykład problemy związane z zespołem jelita drażliwego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy się wyzwolić z takich naleciałości, bo czasami do bioenergoterapeutów przychodzą ludzie, którzy mają na przykład problemy ogólne, na przykład z prawem, ze swoją psychiką, chcą się wyzwolić z problemów rodzinnych albo z jakichś uwarunkowań związanych z rodziną, no to wtedy musimy oddziaływać albo w sposób już bioenergoterapeutyczny, czyli oczyszczający, na przykład różnego rodzaju takimi metodami związanymi z dymem, oczyszczaniem wodą albo ogniem, prawda? Możemy też medytować. Wtedy wpływa to na wibracje jakby tego koloru naszej aury podstawowej, która jakby powiedziałem jest bardzo ciężka do zmiany. No i wtedy te wibracje mogą w jakimś tam stopniu po jakimś czasie, po kilku miesiącach wpłynąć
na przykład i podwyższyć wibracje, żeby się nie działy jakieś takie rzeczy. Możemy też wpłynąć bezpośrednio na czakry, ponieważ w czakrach mogą, tak jak już powiedziałem na początku, znajdować się energie, które wibrują w niewłaściwy sposób. Mogą znajdować się to, co ja nazywam nasionami, które mogą albo nie, ale nie muszą być wskrzeszone. I też w czakrach potrafią znajdować się różnego rodzaju blokady, które na przykład powodują, że energia nie może krążyć tak, jak powinna, prawda? Więc na przykład, jeżeli mamy takiego rodzaju blokady w naszych czakrach, no to wtedy za pomocą radiestezji, okadzania albo wygładzania energetycznego możemy bardzo łatwo to jakby odblokować, prawda? Tak więc na tym polega praca bioenergoterapeuty i w zależności od potrzeb możemy właśnie się pozbyć i uciąć ten łańcuch tych zależności, które powodują jakby no to, co się z nami dzieje. Więc tak wygląda anatomia ciała energetycznego i tak możemy wpływać na poszczególne części tego ciała energetycznego. Później są jeszcze dalsze jakby części naszego ciała eterycznego, ciało przyczynowe, ciało mentalne, ciało astralne, które w zasadzie nie ma bezpośredniego wpływu na nasze codzienne życie, ponieważ ono sprawia jakby takie ogólne warunki, w których my się odradzamy, czyli jak już dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to ono wynika jakby ze wszystkiego łącznie, na przykład gdzie się urodziliśmy, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, w jakim kraju przyszliśmy na świat i tak dalej, prawda? Więc te dalsze ciała jakby nie mają bezpośredniego wpływu na to, co teraz w tej chwili się dzieje, tylko jakby już warunkują te przyczyny, prawda, karmiczne, w których możemy się odrodzić. Tak samo, na czym to polega? Może jeszcze z innej strony to wyjaśnię. Jeżeli na przykład się nie odradzamy, prawda? Tak jak powiedziałem, w momencie połączenia komórki jajowej z komórką męską, jak już się łączymy, prawda? To jesteśmy określonym jakby rdzeniem, który został już jakby uwarunkowany. Teksty na przykład tutaj buddyjskie, czy te pochodzące na przykład z Wed hinduskich, one mówią o tym, że nasze ciało przyczynowe zaraz po śmierci zaczyna się rozpadać, ale ten główny rdzeń jakby zostaje, prawda? Nie mówię teraz jakiejś nauki religijnej, tylko ogólne jakby podsumowuję taką jakby kwintesencję tych nauk wschodnich, prawda? I wtedy po tym rozpadzie zostaje ten jeden główny rdzeń i on jakby, można by powiedzieć, wibruje w określony sposób. Jeżeli i ta jego wibracja, tak jak my przyciągamy te emocje, to ta jego wibracja przyciąga pewne okoliczności. I na przykład, jeżeli ona wibruje w sposób, powiedzmy, no nie wiem, związany ze strachem, z obawami, ze złością, z gniewem, to ta osoba nie będzie mogła się odrodzić na przykład w bardzo spokojnej, bogatej rodzinie, w jakimś kraju, gdzie na przykład panuje spokój, dobrobyt i jakieś tylko i wyłącznie szczęśliwe, leniwe wręcz warunki, prawda? Ona się odrodzi raczej, no nie wiem, powiedzmy, na przedmieściach Rio de Janeiro, tam gdzie te emocje główne jakby warunkują tą rzeczywistość, ten cały świat i tak dalej. Ja się nie spodziewałem, że tutaj na tym wymarłym miejscu będzie taki ruch ludzi, no ale ja mam zawsze takie szczęście, że te energie właśnie też przyciągam i to są piękne energie, bo tu tylu kolorowych ludzi dawno nie widziałem, żeby przewinęło się przez ekran. Mam nadzieję, że dobrze się z tym też bawicie. Tak więc właśnie tak to, na tym to polega, prawda? Jeżeli na przykład mamy w tym rdzeniu predyspozycję do tego, że na przykład będzie nas coś ciągle irytowało, denerwowało, byliśmy osobami, które umierają, na przykład, które umierają w złości, w gniewie, z niedokończonymi sprawami,
to znowu nas te energie pociągną do osób, miejsc i ludzi, z którymi nie przepracowaliśmy tych rzeczy, prawda? Więc to są te dalsze ciała energetyczne, które właśnie jakby warunkują te podstawowe rzeczy. No i potem te bliższe, tak jak powiedziałem, ta aura główna ma taki kolor i taką wibrację, która jest dla nas właściwa, prawda? Bo czasami rodzimy się na przykład na przedmieściach Rio de Janeiro, w jakiejś bardzo ubogiej dzielnicy, gdzie jest trudne życie, ale naszym zadaniem nie jest uczestniczenie w tym chaosie, tylko na przykład wyciągnięcie jakichś ludzi z chaosu. Czasami nasze urodzenie też jest zupełnie w innym celu. Możemy mieć piękną aurę, bardzo wysoki kolor i rodzimy się w takim miejscu, żeby pomóc jakimś jednostkom, prawda? Ale generalnie najczęściej jest jednak tak, że my pasujemy do miejsca, w którym się urodziliśmy i potem to miejsce i nasza jakby ta główna energia, one powodują, że to wszystko zaczyna znowu w ten sam sposób drgać, pasuje do siebie, no i się zaczyna kołowrót wcieleń. Bardzo często nauczyciele, ci wschodni jogini, nauczyciele buddyjscy, różnego rodzaju mnisi i duchowni mówią właśnie o tym, że bardzo trudno jest wyzwolić się z tej energii, z tego miejsca, w którym się urodziliśmy. Jest to możliwe i są metody, takie jak na przykład medytacje, jak różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe. Możemy się zmienić, ale nie jest to takie łatwe. I nawet w Biblii chyba mówią, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż grzesznikowi do raju, czy coś takiego, prawda? I tutaj też myślę, że chodziło o to, że bardzo trudno jest się po prostu zmienić. Bo nie o to chodziło, że jeżeli ktoś jest grzeszny, chyba, nie chcę wypowiadać się za religię katolicką, której członkiem nie jestem, ale myślę, że właśnie o to chodziło, że nie o to, że jak ktoś grzeszy, to już nigdy nie będzie zbawiony, tylko o to, że bardzo trudno jest przestać grzeszyć. Myślę, że o to chodziło. I o to chodzi mi też, że jeżeli mam jakieś naleciałości, jeżeli na przykład lubimy cały czas szaleć albo wykonywać jakieś dziwne rzeczy, których nie powinniśmy wykonywać, bardzo trudno jest nam przestać, tak samo jak alkoholikowi trudno jest przestać pić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc myślę, że o to chodzi w tych wszystkich naukach i dlatego też mówię, jak się rodzimy w jakimś określonym miejscu i pasujemy do tego miejsca, to naprawdę 99% ludzi nie wydobywa się z tego środowiska, prawda? Jeżeli na przykład jesteśmy w jakimś miejscu, ja dużo podróżuję i widzę, więc głównie ludzie są i mieszkają w tym miejscu, gdzie się urodzili i podlegają tym wibracjom, prawda? Więc to chyba już wszystko mówi o tych wibracjach i tak dalej. Więc jeżeli chcemy coś zmienić i tak dalej, musimy przede wszystkim zacząć medytować i zacząć podnosić wibracje tego naszego głównego rdzenia. Dzisiejszy wykład będzie w częściach, bo przed chwilą mi zgasł telefon. Osiągnąłem limit filmów, musiałem niektóre wykasować, żeby móc dalej mówić, ale już będę kończył. W każdym razie pamiętajcie, że jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy zmienić wibracje przede wszystkim tego głównego, co już powiedziałem, i potem te emocje, które nas otaczają, czyli to ta zmienna aura musi być cały czas w wysokich wibracjach, czyli musimy przede wszystkim zrezygnować z emocji, które powodują, że idziemy w dół, czyli nie możemy się bać, nie możemy się trwożyć, nie możemy się złościć, nie możemy długo ukrywać żalu, zastanawiać się nad jakimiś rzeczami, które się już zdarzyły, żyć w przeszłości, żyć w jakichś ciągłych nadziejach albo obawach, zastanawiać się nad tym, co było, chować urazę i żal do ludzi, którzy nam coś zrobili, zastanawiać się nad tym, dlaczego nas taki los spotkał i tak dalej, nie być smutnym i tak dalej, i tak dalej. Tak więc nie powinniśmy w ogóle przeżywać emocji, które powodują, że idziemy w dół. Powinniśmy się cieszyć, wyrażać wdzięczność, możemy się modlić, możemy śpiewać, wyrażać radość, że jesteśmy, pomagać innym, pomagać sobie, medytować, cieszyć się tym, że spotkał nas kolejny dzień, w ogóle wyrażać radość i taki spokój ducha. Jeżeli to robimy, to nasza aura przybiera kolory, niezależnie od tego, co jest w naszym środku, przybiera kolory wysokie. Na przykład osoby, które mają bardzo niskie aury, na przykład są to, powiedzmy, mordercy albo jacyś przestępcy,
takiego większego kalibru, którzy mają naprawdę bardzo niskie kolory głównej aury poprzez swoje czyny i tego, jak się odrodzili, jakie mają predyspozycje. Jeżeli na przykład więźniów zamiast karać i ciągle ich zmuszać do tego, żeby byli źli, prawda, bo to w ogóle resocjalizacja na tym nie polega, chociaż niektórzy mają taką chęć zemsty, ale to naprawdę niczego nie daje ani osobie poszkodowanej, ani temu, kto zrobił to przestępstwo. Więc jeżeli takich więźniów zaczniemy resocjalizować, jeżeli zaczniemy wprowadzać ich w lepsze wibracje i tak dalej, ja nie mówię o tym, żeby wypuszczać więźniów na wolność, prawda, tylko żeby im w jakiś sposób pomóc, prawda? Jeżeli te wibracje zaczną podnosić ich tą aurę zmienną, prawda, to wtedy oni się zaczynają zmieniać. Ale jeżeli na przykład będziemy im cały czas mówić o tym, że są źli i tak dalej, to oni w to dalej będą wierzyć i w tym życiu, które przeżywają, no niestety niczego innego nie osiągną. Kiedyś skończą się im wyroki i wyjdą i znowu zrobią to przestępstwo. Albo będą szkodzić tym swoim współwięźniom, albo osobom, które się nimi opiekują, albo nadzorują, prawda? Tak więc mówię o skrajnej rzeczy, ale no chciałbym właśnie powiedzieć skrajnie, żebyście wszyscy dobrze zrozumieli. Tak więc możemy w ten sposób właśnie oddziaływać na nasze zdrowie i na nasze zdrowie psychiczne. Jeżeli mamy jakieś problemy ze zdrowiem, na przykład spowodowane złym krążeniem energii, blokadami w czakrach i tak dalej, to bardzo dobrze jest oczyścić te czakry, zbadać te czakry, czy na przykład tam jest energia właściwa, wyrównać całą energię wokół ciała, na tych pierwszych warstwach, tam gdzie ta aura zmienna się tworzy, prawda? I wtedy trzeba doładować energetycznie osobę, która ma jakieś zaburzenia w czakrach, a potem zdjąć nadmiar energii z tych czakr. No i wtedy możemy zdjąć jakieś przyczepy, jakieś inne rzeczy. Uwaga, bo jeżeli tak robimy, może dojść do tego, że w umyśle człowieka pojawi się coś takiego na kształt filmu. Ja kilka razy mi się zdarzyło, że właśnie osoby, które miały zaburzenia energetyczne, przy zdejmowaniu przeżywały jeszcze raz swoje traumy przez chwilę i to może nawet obniżyć wibracje, więc trzeba bardzo być delikatnym i wiedzieć, kiedy przestać albo kiedy zrobić przerwę, kiedy zacząć oddychać i kiedy zacząć wygładzać, prawda, to, gdzie powstały na przykład jakieś zaburzenia. W każdym razie mam nadzieję, że zainteresowałem Was tematem. Zapraszam Was na kursy bioterapii, bioenergoterapii, bo to są wspaniałe rzeczy, dzięki którym możemy naprawdę pomagać ludziom w bardzo wielu problemach, szczególnie problemach emocjonalnych, które potem jakby warunkują innego rodzaju choroby. Tak więc... Aha, jeszcze bardzo dziękuję, bo słuchajcie, sprawiacie mi ogromną naprawdę radość, że stawiacie mi kawy i zapraszacie mnie na kawę. Ja założyłem sobie taki profil na stronie Buy Coffee i tam można kliknąć i postawić mi na przykład cappuccino albo caffè latte. To kosztuje 5, 10 lub 15 zł. Można kliknąć i właśnie podarować mi coś w zamian za moje wykłady. Jeszcze nie znalazłem zastosowania dla tych cudownych pieniędzy, dla tych energii, które wysyłacie, ale na pewno dobrze je spożytkuję i na pewno te pieniądze, które za te wykłady otrzymuję, zostaną dobrze spożytkowane dla dobra też innych ludzi. Tak więc naprawdę bardzo Wam dziękuję za tą całą dobroć, za to całe dobro, które dajecie, bo to jest wspaniałe i naprawdę jestem wzruszony tym, że te kawy jednak wlatują każdego dnia na to moje konto. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę bardzo miłego dnia, no i zobaczymy się już jutro, 11 grudnia, a tymczasem bawcie się dobrze.